I my będziemy rozmawiać o tej geopolityce z naszym gościem, dr Bogdan Szafrański, amerykanista i ekonomista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze. Witam, dzień dobry. Witamy pana bardzo serdecznie. Niedawno odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych i przywódcą Rosji. Traktat rozbrojeniowy New Start będzie przedłużony o kolejne 5 lat. Co to oznacza dla polityki międzynarodowej i właśnie dla geopolityki? No, to znaczy, że trudne rozmowy, i zresztą republikanie, mówię o politykach partii republikańskiej, z dużym zainteresowaniem patrzą, jak będzie sobie radził w relacjach z prezydentem Putinem prezydent Biden. Od strony rosyjskiej widzimy, że mogą to być trudne rozmowy, bo jedynie usłyszeliśmy, że zapoznają się z propozycjami i będą dyskutować. Także jaki będzie rezultat tych rozmów i czy uda się Bidenowi, demokratom osiągnąć swoje cele i czy to wpłynie na sytuację tą geopolityczną, no, która też będzie w jakiś sposób rzutować na naszą sytuację, to jednak musimy trochę poczekać. No ale jednak mimo to, że ten traktat rozbrojeniowy New Start będzie na warunkach takich, na jakie liczyła Moskwa, to już jest pewien sygnał dla Putina i dla Joe Bidena, że jednak Rosjanie no, działają na takim polu, jakim chcą i te warunki też, przynajmniej w tym traktacie, też są na ich korzyść. No tak, tak, tak. Tylko że my nie znamy szczegółów i pewnie mało kto zna szczegóły, więc dopiero przekonamy się za jakiś czas, gdy będziemy wiedzieć nieco więcej. Natomiast to, że upływał poprzedni traktat i trzeba było się dogadać, no to oczywiście spowodowało, że też nie wiemy, czy nie były prowadzone i jak daleko zaszły rozmowy administracji Trumpa. Być może, że na tym zbudowano, być może to były nowe pomysły administracji demokratów. Także no, musimy poczekać na więcej informacji, żeby to rzeczywiście ocenić. Geopolityka polega na tym, że trochę się wróży, trochę się planuje i patrzy do przodu. Jak pan widzi te relacje Stany Zjednoczone-Rosja w kontekście tego, że jednak Rosja to bardziej sojusznik państwa środka, to jednak sojusznik bardziej Chin. Godzinę temu rozmawiałam z panem doktorem Michałem Lubiną o tych relacjach rosyjsko-chińskich. Jednak mówił on o tym, że Rosja i Chiny będą tworzyć tandem, który będzie w kontrze do Stanów Zjednoczonych. No takie, to też jest możliwe, natomiast Rosja jest też wyjątkowo niezręcznej sytuacji, bo jeśli będzie w tej parze z Chinami, no to będzie mimo wszystko słabszym partnerem, więc niejako będzie w dużym stopniu musiała przyjąć to, co zażyczy sobie partner większy i silniejszy, jakim są Chiny. Czy Rosja na tym skorzysta i czy w tym kierunku będzie chciała iść, to też zobaczymy. Natomiast no, też za dużo Rosja wyboru nie ma, więc trochę jest, jak można domyślać się, skazana na ten trudny sojusz z Chinami, ale czy on będzie trwały i jak się będzie rozwijał, też musimy poczekać na to. Oczywiście tutaj się mówi o małżeństwie z rozsądku. Mówię oczywiście o relacjach rosyjsko-chińskich. No ciekawa jestem, czy te relacje dalej to małżeństwo z rozsądku będzie trwało, ale najprawdopodobniej tak. Ale pan jest też ekonomistą, patrzy pan na te wskaźniki ekonomiczne i na to, co geopolitycznie dzieje się w tym kontekście. I najświeższe informacje: Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone
zaznaczone w rankingu głównych odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To jest ważna informacja, to jest informacja, która pokazuje, że Chiny stają się tą potęgą na naszych oczach i że staną się tą największą potęgą nie w 2035, tylko jednak najprawdopodobniej recesja w Stanach Zjednoczonych przybliży nawet Chiny o 7 lat wcześniej. No to też jest trochę wróżenie z fusów, bo jednak gdyby był duży taki kryzys globalny, on jest oczywiście możliwy, tym bardziej, że pandemia koronawirusa nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu gospodarki globalnej i amerykańskiej, i europejskiej, tu w szczególności. Natomiast gdyby taki kryzys był, to najwięcej cierpią na, to można powiedzieć historycznie, na tego typu kryzysach państwa, które są eksporterami netto. Największym eksporterem netto są właśnie Chiny, tu w Europie Niemcy. Także jeśli będzie kryzys taki, powiedzmy, w skali i zasięgu jak w latach 30. ubiegłego wieku, no to te kalkulacje, że Chiny będą doganiać, przeganiać i to będzie dużo szybciej, mogą być, okazać się takim mirażem. Także jak będzie się układała relacja między tymi krajami, kto na ewentualnym dużym kryzysie światowym zyska, to jest też trudne pytanie i trudno jest odpowiedzieć. Nie jest jednoznaczne, że na tym zyska przede wszystkim Chiny, a reszta konkurujących z nią państw dużo straci. To okaże się dopiero, jak będziemy mieć tego typu kryzys. Oczywiście Chiny by chciały dogonić i przegonić Stany Zjednoczone, natomiast to nie jest takie łatwe. Tak, jak patrzymy na dane, to w 2020 roku nadwyżka handlowa Chin sięgnęła 535 miliardów dolarów, stanowiło wzrost o 27%, tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o te bezpośrednie inwestycje. Ale to, jak mówiłem, to jest właśnie zagrożenie dla gospodarki chińskiej, bo jak się załamie handel, załamie się import z innych krajów, to na tym cierpi przede wszystkim gospodarka kraju, który zależy od eksportu, a takim krajem jest w dzisiejszym świecie gospodarka chińska. A gospodarka amerykańska tym eksportem tak mocno nie stoi, panie doktorze? Nie. Dla Stanów Zjednoczonych eksport zresztą ma, można powiedzieć, od wielu lat, jeśli chodzi o relacje eksportu do importu, ujemny, czyli import jest większy od eksportu, także eksport amerykański nie jest tak istotny dla gospodarki amerykańskiej, jak dla gospodarki chińskiej, czy przez pewną analogię w Europie dla gospodarki niemieckiej. No też można dodać, że dla Stanów Zjednoczonych dużo większymi partnerami są bezpośredni sąsiedzi, czyli Kanada i Meksyk. Te dwa kraje, jeśli chodzi o eksport do Stanów Zjednoczonych i wzajemną eksport-import, te dwa kraje to jest więcej niż Chiny. Także można powiedzieć, że do pewnego stopnia łatwiej jest Stanom Zjednoczonym zamrozić relacje gospodarcze z Chinami niż odwrotnie. To jest bardzo istotne i bardzo ważne, o czym pan doktor mówi, ale jak spojrzymy na te wskaźniki makroekonomiczne i na wskaźniki, które odpowiadają właśnie za wzrost PKB, to jak dzisiaj wygląda sytuacja Stanów Zjednoczonych po tym pandemicznym roku? No to oczywiście wzrost gospodarczy jest nie taki, jak był jeszcze rok temu. Przez rok temu w lutym na początku, czyli można powiedzieć dokładnie rok temu, prezydent Trump chwalił się najniższym bezrobociem, około 3,5%. Wzrost gospodarczy średnio 2,5-3%. I można było powiedzieć, że gospodarka była rozpędzona, jeśli chodzi o
sytuację na giełdzie, no to wzrost wartości giełdy był no też fenomenalny, też trudno porównywalny z poprzednimi latami. Także gdyby nie koronawirus, no to można by powiedzieć śmiało, że to Ameryka rozpędza się i korzysta na sytuacji gospodarczej. Koronawirus ten stolik wywrócił, w związku z tym sytuacja oczywiście w Stanach Zjednoczonych się pogorszyła, ale nie tak jak wielu nieżyczliwych Trumpowi komentatorów liczyło, to znaczy bezrobocie nie było aż takie jak 80-90 lat temu, wzrost gospodarczy nie spadł tak jak wtedy, czyli mimo wszystko okazało się, że gospodarka amerykańska jest dzisiejsza, jest bardziej odporna na tego typu wstrząsy niż była w latach 30. ubiegłego wieku. No, tym niemniej nastąpiło pogorszenie, nastąpił wzrost stopy bezrobocia, wzrost gospodarczy no, nie osiągał tych już imponujących jak na Amerykę wskaźników. Także no, oczywiście to pomogło demokratom i Bidenowi pokazywać palcem na Trumpa jako na winnego, choć no, jego wina była no, nie tak, no, nie, no, nie on był winny pogorszeniu sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze na koniec zapytam pana doktora o wypowiedź chińskiego prezydenta podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, który stwierdził, że światowe mocarstwa powinny unikać dążenia do supremacji. Konfrontacja prowadzi nas w ślepy zaułek. To jest pierwsza taka publiczna wypowiedź Xi Jinpinga od czasu właśnie, gdy prezydentem Stanów Zjednoczonych został Joe Biden. Czy uważa pan to, że to jest realne, żeby unikać przestarzałej zimnowojennej mentalności? Czy to są tylko słowa, które mają uspokoić Joe Bidena? No, Chiny muszą niejako wybadać i zorientować się, jaki jest stosunek Joe Bidena i jego doradców w kwestii rywalizacji z Chinami. Raczej jednak uważało się, że będzie kontynuacja polityki Donalda Trumpa, czyli jest duża nieufność, jeśli chodzi o Chiny, i jest duża obawa również wśród demokratów, że Chiny są krajem, który prowadzi politykę, szczególnie gospodarczą, którą można nazwać, że jest nie fair, że ona nie jest uczciwa. To szczególnie podkreślał prezydent Trump, ale wydawało się, że demokraci też mają bardzo podobny stosunek do Chin. Więc ta wypowiedź, o której pani mówiła, i w ogóle próba jakiegoś załagodzenia relacji ze Stanami, no to jest pewna próba wybadania gruntu. Natomiast na ile jest to wypowiedź szczera i na ile ona rzeczywiście odpowiada planom Chin, no to też będziemy się przekonywać, obserwując relacje między Chinami a Stanami, czy można powiedzieć szerzej między Chinami a resztą świata, w tym Unią Europejską. Układ o inwestycjach między Unią Europejską a Chinami z końca ubiegłego roku, no jednak wskazuje, że Chiny też liczą na to, że przeciągną Unię Europejską na swoją stronę. No to oczywiście utrudnia prezydentowi Bidenowi prowadzenie polityki zarówno w stosunku do Chin, jak i w stosunku do Unii Europejskiej. Także ma trudne zadanie, jeśli mówimy o geopolitykę, bo jak jeszcze przypomnimy sobie, że jednak z Rosją to też łatwo może nie być, no to
Wprawdzie prezydent Biden wolałby się skoncentrować na problemach wewnętrznych, koronawirus, jak tam zmniejszyć bezrobocie, jak zbudować te miejsca, dobrze płatne miejsca pracy w zielonej energii, a tu musi jednak borykać się z tematami polityki zagranicznej. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan dr Bogdan Szafrański, amerykanista i ekonomista Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.